pracy w Instytucie powiedział, że ja to są gimna, jakąś siłę przyciągają tą młodzież. Nie raczej wyskowane to kwietowanie Paolo, jak wyglądały, jako na Forza, jakie Akirawa i Giovanni. Pewnie wszyscy pamiętamy światowe dni młodzieży i spotkania Jana Pawła II z młodzieżą. Sicuramente tutti ricordate i giorni della gioventù e gli incontri di Giovanni Paolo II con i giovani. Natomiast na tej wystawie fotograficznej chcieliśmy pokazać młodego księdza Karola Wojtyłę z młodzieżą w latach 50. Invece con questa mostra volevamo far vedere Giovanni, scusate, Giovanni Paolo II, però come Carlo Wojtyła giovane, come un uomo giovane negli anni 50. Più vicino alla gente. Jak doszło do powstania tej wystawy, może kilka słów. Adesso vuole dire come è nata questa mostra. 10 lat temu wyszła książka ze wspomnieniami z tamtych wypraw, tamtych czasów. All'incirca 10 anni fa è uscito un libro con delle memorie di quell'epoca. Pewnego dnia zapukałem do domu jednej rodziny, która brała udział w tych wyprawach, która również opisywała swoje wspomnienia. E un giorno padre Danek ha bussato proprio alla porta di una famiglia che ha preso parte di quella vita, di quei tempi. W ten sposób spotkałem panią Danutę Ciesielską, która przekazała mi negatywy, filmy z tamtych wypraw. E così ha incontrato la signora Danuta Ciesielska, che ha regalato a padre Danek dei negativi, erano 50 rullini di negativi in bianco e nero, che mostrano proprio le foto di quelle gite che ha fatto Karol Wojtyła all'epoca con i giovani. One były w takim pudełeczku, 50 lat sobie były w szafie. Danek dice che stavano dentro una scatoletta 50 per 50 anni, dentro un armadio, proprio nessuno ci pensava più. Nikt nie widział, ponieważ nie były wcześniej zrobione zdjęcia. Prima nessuno ha visto quelle foto perché non sono mai state sviluppate, quindi. I pewien dyrektor Fujifilm, takiej dużej firmy Fujifilm, pomógł mi zeskanować te filmy. Padre Danek è stato aiutato da un signore della Fujifilm per scannerizzare quelle foto e così. Mogliśmy wtedy również zawieźć Ojcu Świętemu do Rzymu niektóre z tych zdjęć, aby pokazać te wspomnienia sprzed 50 lat. Queste foto sono state realizzate che Giovanni Paolo II ancora era in vita, quindi hanno portato alcune di quelle foto come regalo a Giovanni Paolo per la memoria. Udało mi się zachować te filmy, te zdjęcia i udało mi się przekonać tych ludzi, tych przyjaciół Jana Pawła II, aby pokazać te zdjęcia światu. Padre Danek doveva comunque chiedere a quelle persone che erano proprietari di quelle foto di poterle mostrare a tutto il mondo e questo è riuscito, è molto contento. Ponieważ ci ludzie traktowali to przyjaciół Jana Pawła II tak bardzo osobiście i nie chcieli się chwalić tym przed całym światem. Comunque perché quelle persone erano un po' gelose di quell'amicizia di Giovanni Paolo e non volevano all'inizio mostrare tutte quelle foto che avevano, però alla fine ci riuscirono. Po jakimś czasie zrozumieli, że to są prawdziwe wspomnienia, prawdziwe świadectwo i że trzeba to pokazać również ludziom młodym. A ecco, le argomentazioni di padre Danek, che questa è una testimonianza di un'epoca storica e bisogna farla vedere anche alle generazioni future e perciò hanno deciso poi di collaborare. Te zdjęcia przede wszystkim właśnie pokazują księdza Karola Wojtyłę z młodzieżą w różnych sytuacjach, na nartach, w czasie wypraw górskich, na kajakach, etc. Foto mostrano come quando era ancora giovane, però vedeva come vedete, andava in gita con dei giovani in kayak, in montagna, sulla bicicletta. Ja myślę, że to jest taka siła tych zdjęć, tych fotografii, że Karol Wojtyła jest taki naturalny, prawdziwy człowiek z kreatywności. Ecco, padre Danek pensa che questo
questa è la forza di queste fotografie, che sono molto reali, realistiche, naturali, insomma. E c'è la forza anche della giovinezza. Ti faccio da te cosa ho visto molto di cugini, i portati di loro somici, tante psiliaci che sono con tutto il tavolo, tanti si sbagliano di cugini. Che questo che Giovanni Paolo II stava così vicino, i giovani li capiva e loro capivano lui, e queste amicizie sono durate fino alla fine. Nel sangue ci raschiamo, w domu właśnie jednego z przyjaciół, autora naszych zdjęć, i Milanowi, dzwonił do nich osobiście, wyglądał telefon, i rozmawiali ze sobą, to było już jakieś dwa lata przed śmiercią, przed jego śmiercią. Una di quelle persone è stato testimone padre Dane, che stava proprio da uno di quei amici di Giovanni Paolo II, all'incirca 2 anni prima della morte, e proprio in quel momento ha chiamato proprio il Papa, quel suo amico, hanno parlato al telefono. Quindi amicizia lunga una vita. E sta przyjaźń przetrwała przez prawie 50 lat. I ten ksiądz Karol Wojtyła, potem jako biskup, Karol Wojtyła jako papież, towarzyszył im, błogosławił ich małżeństwa, pomagał rozwiązywać problemy, był z którym można powiedzieć przez cały czas. Giovanni Paolo II, proprio come amico vero, li aiutava per tutti quegli anni che stavano in amicizia, anche a risolvere i problemi quotidiani, di vita quotidiana. Era proprio il loro amico, quindi anche se era il padre. Ci luce il buio.